dziki chili wraca. Dziki chili spał, może się obudzi. Nie wiadomo. Jest dzisiaj w pizzerii Mandini zaproszony, ugoszczony, zaryzykowali, czy się opłaci, kto to wie. Piec, ciasto, składniki, big man i zobaczymy. Jakie cienkie ciasto, proszę Państwa, trochę mi się tutaj zawija, ale jeszcze raz lekko mąki podsypiemy. Jak tutaj maestro radził, żeby tak zrobić, i ostatnie dopracowanie. Jest to młode ciasto. Tego jest ok, wydaje mi się, że jest ok. Trudno patrzeć w kamerę i wałkować. Nigdy tego nie robiłem. Big time. Dziura jest. Sos daję tylko na jedną połówkę, bo druga będzie jakby bez sosu. Będzie biała. Mam nadzieję, że nie pochlapię. Aj, pochlapałem trochę. Pięknie. Dajemy, co my tutaj dajemy? Dobra, tym razem damy zwykłą mozzarellę. Znaczy zwykłą, taką, co się daje do pizzy, prawda? Taką żółtą, znaczy ona jest piękna w tej chwili. Tutaj to ładnie rozdrobnimy. Jest cudowna, jeszcze trochę. Dobra, tyle wystarczy, nie za dużo. Oprócz tego też kilka listków bazylii. Raz, dwa. Jeszcze tutaj ten. Pięknie. Cukinia. Kilka plastków cupini. Czerwona cebula, dosłownie kilka niteczek. Delikatnie. Oliwki. Jedne, drugie. Pięknie. Oraz gwóźdź programu. Tego jeszcze nie było. Rozbew wołowy. Cienkie plasterki. On jest jakby taki różowiutki, no ale może być różowiutki, bo w piecu to się wszystko zmieni. Jeszcze można dodać troszeczkę więcej. Tu. Czy nawet tu. Tak jak mówię, pierwsza część jest normalna, druga polewamy lekko oliwą i teraz dodajemy trochę szpinaku, trochę ricotty. Kiedyś w ogóle taką pizzę nawet robiłem z ricottą i ze szpinakiem. Ricotta jest bardzo miękka. To się wszystko później ładnie rozpuści. Dobra. Pięknie. Wrzucam. Teraz wchodzi, proszę Państwa, grillowana czerwona papryka. Kilka kawałków. Jest bosko. I zaryzykujemy. Możliwe, że miał wjechać na sam koniec, ale wjedzie teraz. Łosoś wędzony. Cudowny ciach. Co my tu mamy? Cebuli nie, będzie za ostro. Troszeczkę ostrości jalapeno, żeby było. Oraz orzeszki nerkowca. Gotowe.
Jeszcze jeśli chodzi o część tą wołową, zapomnieliśmy awokado, dlatego na sam koniec jeszcze żeśmy wyciągnęli, to wrzucę sobie ekstra jeszcze awokado. Gotowa. Państwa zajrzamy, wspaniałe kolory, tak się zastanawiam, może rzeczywiście łosoś powinien jakby wejść na samą końcówkę jakoś świeży, ale dzisiaj wyszło w ten sposób. Wołowinka, awokado, łosoś, ricotta, papryka, wspaniale to wygląda. Zapraszam, dziki chili style. Poczekaj, mój zawsze kosztuje. Uwaga, wchodzi wołowina. Oba.